W pierwszym rzędzie chciałbym przeprosić wszystkich za pomyłki, które występują w czasie nagrania, ale w ciągu jednego dnia nagrywamy 3-4 godziny wykładów, i w związku z tym, no niestety, zdarzają się pomyłki, przejęzyczenia. Najważniejszym tematem obecnym jest tak zwany smog. Proszę zauważyć, że nastąpiło dziwne pomieszanie pojęć. Według definicji naukowych z lat 90. Smog to jest zanieczyszczenie, które powstaje na wysokości powyżej 100 m i cząsteczki są mniejsze od 2,5 mikrometra. Główną przyczyną smogu to są po pierwsze elektrofiltry w dużych zakładach przemysłowych, po drugie zanieczyszczenia różnego rodzaju chemicznymi preparatami, na przykład z samochodów. Drugim pojęciem, który jest stosowany w ekologii, to jest niska emisja i to jest zanieczyszczenie powietrza do wysokości 40 metrów, czyli wysokości przeciętnego budynku dziesięciopiętrowego. I tutaj głównym czynnikiem są piece zainstalowane w domach. Proszę zauważyć, że ta definicja obowiązywała w Polsce przez ostatnie ćwierć wieku, ponad trzy dekady. Nagle od stycznia tego roku rozpoczęła się kampania dezinformacyjna, która twierdzi, że smog to jest niska emisja. Coś za tym się kryje. No, niestety nie da się ukryć, że mamy dwa czynniki. Pierwszy to jest edukacyjny. Pomimo posiadania 470 wyższych szkół, czy nawet więcej, liczba pracowników naukowych. Ich stopień przygotowania merytorycznego jest bardzo niski. Dlaczego? No, gdyby jakikolwiek polityk takie bzdury opowiadał chociażby na wykładzie, to by został wyśmiany. Natomiast w Polsce ani jeden z przedstawicieli nauki nie zaprotestuje przeciwko takim jawnym kłamstwom. Po drugie, żadna uczelnia nie dokonuje nawet porównania skażenia powietrza w Polsce z lat 60. 70 czy 80 z obecnym jeżeli przemysł cały został zlikwidowany w latach 90. albo sprzedany, co zresztą na jedno wychodzi, dlatego że większość zakładów sprzedanych po wyeksploatowaniu parku maszynowego została unieruchomiona. Podam konkretne przykłady: w budownictwie pracowało u nas około 300 tysięcy ludzi, a obecnie poniżej 800 tysięcy. Wszystkie cementownie wykupili Niemcy od razu na początku 1992-1993 roku. Czyli nie mamy przemysłu, nie mamy źródła zanieczyszczenia elektrofiltrami, a jednocześnie nagle te same gazety niemieckich właścicieli nagle zaczynają opisywać tragiczną sytuację w Polsce ze względu na rzekomy smog. Muszę wyjaśnić także, że większość zanieczyszczeń tych właśnie małych przychodzi do nas z krajów sąsiednich. Największym spalaczem węgla brunatnego są Niemcy. Największa ilość y zanieczyszczeń dochodzi do nas nawet z Anglii, bo tam przemysł jest rozwinięty. Natomiast w Polsce, gdzie nie ma przemysłu, po prostu nie może być smogu. Ze względu na definicję. Teraz <tryk> proszę zauważyć, że większość Występujących w telewizji aktorów sceny politycznej posługuje się tylko i wyłącznie pojęciami przypuszczamy, szacujemy. Żaden z tych autorów nie może przedstawić własnych badań. Pojęcie smogu zostało przez nas rozpracowywane na początku lat 90. Robiliśmy około sześciu specjalnych konferencji na temat zanieczyszczenia Polski i Pomorza w szczególności między 1992 a 95 rokiem, gdzie yy, pracownicy Sanepidów podawali dane konkretne pomiarowe z tamtego okresu. I wyraźnie było widać, że spadek zanieczyszczeń tych pyłu zawieszonego po prostu dlatego, że likwidowano u nas przemysł. Jeżeli ma powstać smog, to musi być elektrofiltr a proszę mi pokazać chociaż jedną chałupę, która by miała 15-20 metrowy komin z zakończeniem elektrofiltru. Nie widziałem jeszcze w całej Polsce takiego urządzenia. Teraz wykupiony przemysł elektrociepłowniczy został od samego początku albo przez Francuzów, albo przez Niemców. Z tym, że Francuzi z góry zastrzegli, że wykupują przemysł elektrociepłownie tylko na około 20 lat, a potem one zostają sprzedawane Niemcom. I to tak dziwnie się składa, że cały ten teren, który przed 1937 rokiem należał do Niemiec, wszędzie tam elektrociepownie zostały wykupione przez kapitał niemiecki. I przechodzimy do konkretnych szczegółów. Miasto Kraków jest pierwszym miastem, które zaczęło nagle zwalczać smog. Ale pod pojęciem smogu zwalczają piece w domach prywatnych. Przełóżmy to z polskiego na nasze. Koszt ogrzewania w zwykłym piecu to jest około 500 do, do 1000 zł rocznie. Natomiast koszt ogrzewania w elektrociepłowni to jest 300 do 500 zł miesięcznie. Czyli po zamianie pieca na ogrzewanie elektrociepłowni, taki mieszkaniec staje się niewolnikiem elektrociepłowni. W naszym klimacie są potrzebne dwie rzeczy. Właśnie ogrzewanie i jedzenie. Ogrzewanie nagle zostało wyjęte z polskich rąk i przeszło w ręce kapitału obcego. Czyli innymi słowy, uczyniono niewolników z tych ludzi, bo muszą płacić. Były już takie sprawy w latach 90. sądownie toczone, gdzie ktoś chciał się odłączyć od elektrociepłowni, ale polskie sądy, rzekomo polskie sądy, uniemożliwiały mu to. Czyli po prostu wyroki były, że musi czy bierze z elektrociepłowni, czy nie, musi płacić. I tak jest do dnia dzisiejszego. Czyli innymi słowy, sytuacja wygląda w ten sposób: większość domów na piece to jest w starych częściach miast. Proszę zauważyć, że nacisk prasowy jest tylko i wyłącznie na duże miasta, typu Łódź, Kraków, yy, Warszawa. Tam w centrach, w blokach, niektórych przynajmniej, są jeszcze wciąż piece. W Krakowie to jest podobno 90 do 100 tysięcy takich mieszkań. Jeżeli policzymy te 100 tysięcy, pomnożymy przez te 500 złotych miesięcznie i razy co najmniej te 10-8 mies... miesięcy, bo za ciepłą wodę też trzeba płacić cały rok, to jest olbrzymi kapitał, który jest przymusowo zabierany tym ludziom. Jeżeli. To są przeważnie ludzie, osoby starsze. Osoby starsze mają emerytury rzędu 1000 złotych, 1500 zł. Ostatnio politycy zaczęli opowiadać, że wszyscy dostaną tylko 1000 zł złotową emeryturę, a na resztę to się muszą dodatkowo ubezpieczyć. No wiadomo, że te starsze osoby się nie ubezpieczą, bo nie ma takich możliwości. Czyli jeżeli dostanie 1000 zł, czy tam 1200, a z tego 600 będzie musiał zapłacić za media, czyli za ogrzewanie i ciepłą wodę, to wiadomo, że. Wpadnie w długi i zostanie wysiedlony do baraku zgodnie z obowiązującym prawem, bo przez 8 czy 10 miesięcy nie będzie ponosił kosztów opłaty czynszu. Reasumując, wszystko wskazuje na to, że pod pretekstem smogu następuje likwidacja mieszkańców centr wielkich miast. Dlaczego? No przecież to są najlepsze mieszkania, najdroższe. I y, kapitał zachodni, który do nas wchodzi, właśnie chce mieszkać w centrum, a nie gdzieś na peryferiach, w szałasach. W związku z tym przeprowadza się masową akcję likwidacji starych mieszkańców w centrach i przenoszenia ich na obrzeże pod pretekstem właśnie niepłacenia czynszu. Widzieliśmy to doskonale w Gdańsku, jak w 1992 roku firma Saur, Saur przejęła y, wodociągi. Najpierw mówiło się, że ceny będą takie same, a obecnie, po prawie 20 latach, okazuje się, że mamy w Gdańsku najwyższe ceny za wodę w całej Polsce. Mimo, że Gdańsk znajduje się na jeziorze najlepszej wody podziemnej, której nie eksploatuje się, natomiast sprowadza się y, stosunkowo zanieczyszczoną wodę z rzeki Raduni i w ten sposób sztucznie podnosi się koszty wody bieżącej. Dokładnie to samo zostanie przeprowadzone. Z ogrzewaniem. Czyli ostrzegam, że utrata własnego źródła ogrzewania zawsze się skończy podwyżkami czynszów, które doprowadzą w końcu do wysiedlenia mieszkańców, którzy nie są w stanie płacić. Trzeba to powiązać z pewnymi ruchami politycznymi. Otóż w 2011 roku pani premier Kopacz wyjechała do Izraela. W Polsce nie mówiono właściwie, po co tam pojechała, jaki był cel tego wyjazdu. Natomiast po czynach ich poznacie, i tutaj doskonale możemy to przytoczyć, bo parę lat minęło, te czyny ujawniają się. No już nie mówię o takich prostych rzeczach, jak likwidacja właściwie nauki medycyny w Polsce, bo pani Kopacz skróciła program medycyny do pięciu lat. Przypomnę, że jeszcze. Zaraz po wojnie mieliśmy ośmioletnie studia medyczne, a podobno ilość materiału koniecznego i niezbędnego do opanowania studentowi medycyny wzrosła. Natomiast czas nauki skrócony został prawie o 40%. Drugim punktem, który był omawiany w czasie posiedzenia rządu w Izraelu, to była sprawa wody. Budziło to nasze zdziwienie, no bo zupełnie inne warunki panują w Izraelu, tam są pustynie, a u nas do tej pory jeszcze pustyni nie ma. Ale Podpisano jakieś porozumienie, na mocy którego źródła wody mogą być skomercjalizowane, czyli wykupione przez jakiś tam przemysł. I to się już dzieje na Śląsku i na, w Małopolsce. Jest taka miejscowość, przypomnę sobie, przerzeczyn, którym wody. Podziemne zostały udostępnione były przez cały czas dla mieszkańców. Mogli sobie przychodzić i butelki czy tam baniaki nalewać, a ostatnio wykupił je jakiś przedstawiciel z Izraela i zamknął możliwości dostępu do wody, woda jest butelkowana. Czym to grozi? Mamy przykład z Kalifornii. W Kalifornii firmy wykupiły ujęcia źródła wody i od czterech lat panuje tam susza. Bo wody podziemne uległy takiemu obniżeniu, że mieszkańcy nie mają możliwości zaopatrywania się w własne ujęcia, tylko muszą korzystać z ujęć dostarczanych centralnie. Innymi słowy, ktoś, kto wykupi w źródła wody, praktycznie staje się panem danego terenu, dlatego że bez wody ani ogrodnictwo, ani rolnictwo nie może się rozwijać. Proszę zauważyć, że Ministerstwo już wprowadziło opłaty dla rolników za korzystanie z wody. Przecież jeszcze w XIX-XX wieku wszystkie na świecie poważne instytucje mówiły, że woda jest darem Pana Boga i w związku z tym wszyscy powinni mieć równy dostęp do wody. Proszę przypomnieć sobie te całe akcje, które robiła między innymi Polska, budowa studni dla y, mieszkańców Afryki. A teraz nagle się okazuje, że Mając w Polsce własne źródła i mogą z nich korzystać, musimy płacić, bo ktoś to wykupił. Pani premier Szygło była w listopadzie ubiegłego roku w Izraelu. I zaraz w miesiąc później zaczęła się u nas nagonka na niską emisję, czyli na walkę ze cudzysłowie smogiem, który nie istnieje. Ta schizofrenia polityków jest bardzo znaczna. Z jednej strony Wszędzie w wszystkich dużych miastach jest nacisk na budowę spalarni, które są właśnie źródłem smogu, a z drugiej strony niszczy się kominki czy piece, które są tylko źródłem niskiej emisji. Te szacunki, które podaje rząd, że 50 tysięcy czy 100 tysięcy choruje czy umiera, to są wysane z palca. Tak nigdy u nas nie było i takich badań nikt nie przeprowadzał. Podam przykład konkretny. Wiadomo od co najmniej 1930 roku, kiedy to profesor Warburg dostał Nobla za odkrycie roli dwutlenku węgla w powstawaniu nowotworów, w powstawaniu zawału czy innych chorób i ustalono normy skażenia czy stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach, w Polsce do dnia dzisiejszego nie, wykonuje, nie sprawdza się nawet tych norm, nie mówiąc o tym, że wybiórczo traktuje się dyrektywy Unii Europejskiej. Czyli innymi słowy, jeżeli dyrektywa Unii Europejskiej nakłada na Polaków dodatkowy podatek, to jest natychmiast wykonywana. Natomiast jeżeli dyrektywa Unii y, zapobiega chorobom, to w tym momencie żaden przedstawiciel rządu nie umie wyjaśnić, dlaczego to nie jest wprowadzone. Podam konkretny przykład. Norma stężenia dwutlenku węgla na powietrzu, czyli w czystym miejscu wynosi około 500-600 ppmów na metr sześcienny. Przeprowadzone przez nas badania już w 2001, 2002, 2003 roku wykazały, że w szkołach polskich już po pół godzinie stężenie dwutlenku węgla przekracza 3000 ppmów, dochodzi do 5000 ppmów. W latach 90. był nacisk, żeby te duże sale szpitalne podzielić na małe boksy, szczególnie w klinikach pediatrycznych. Porobiono takie komórki 3 na 3 metry i jednocześnie wpuszczono tam rodziców. Wykonane przez nas pomiary wykazały, że po pół godziny zamknięcia takiego pomieszczenia, stężenie dwutlenku węgla w odległości 5 cm od noży. Takiego niemowlaka przekracza 10 tysięcy ppm, czyli z dawką śmiertelną. Wykonane badania udowodniły, że do, nagły zgon niemowląt, czyli tak zwana śmierć urzeczkowa w pierwszym roku życia, dotyczy właśnie zatrucia dwutlenkiem węgla. Proszę przyłożyć, jeżeli ktoś ma takiego malucha, piórko do ust i zobaczyć, że z odległości 5-10 cm to piórko jeszcze się porusza. Natomiast, czy mniejsze dziecko, tym mniejsza jest odległość oddechu. Czyli robi się coś w rodzaju komory gazowej, tym bardziej, że każda mamuśka otula takie łóżeczko czy, czy wózek plastikowymi jakimiś derkami, żeby dziecko się nie poobijało. Dwutlenek węgla jest półtora razy cięższy od powietrza i tworzy się komora gazowa tego dziecka. Mam listy od internautów, którzy podają, że widzieli coś takiego u siebie w domu, że jak się nagle obudził i, i dziecko było silne, jakie podniósł do góry nad głowem, to w tym momencie dziecko nabierało takiego mocnego oddechu, czyli się dusiło. I proszę zauważyć, że od 30-40 lat buduje się u nas wieżowce, które jawnie łamią podstawy zasady BHP w wentylacji. Wręcz w 90. tych latach. Zlikwidowano w podręcznikach dla budowlańców rozdział wentylacja. Cały czas się mówi o wietrzeniu, a przecież przebywając w mieszkaniu, cały czas wydalamy dwutlenek węgla. Jeżeli kilka osób przebywa w pokoju o powierzchni powiedzmy 15 m2, to już po 30-40 minutach stężenie przekracza dopuszczalne normy. Co to znaczy? To znaczy, że praktycznie powinni opuścić to pomieszczenie. W Niemczech są szkoły, gdzie są mierniki dwutlenku węgla w klasie. Jeżeli przekroczy się 1000 ppmów, to włącza się alarm i dzieci muszą opuścić klasę. W Polsce mamy głównego inspektora sanitarnego, mamy ministerstwo ochrony środowiska i proszę zauważyć, że za wyjątkiem sprzedaży szczepionek niczym innym się nie zajmują. Nie ma ani jednego pomiaru wykonanego przez Sanepid zawartości dwutlenku węgla w klasach. Mieliśmy na Śląsku kilka lat temu pierwsze przypadki, że kilkanaście osób w, klasie, w czasie imprezy zemdlało. Mieliśmy takie przykłady w Szczecinie, że też dzieci mdlały. To jest po prostu zatrucie dwutlenkiem węgla. I żadna instytucja państwowa, czyli opłacana przez podatnika, nie zwraca na to uwagi. Mało tego. Zamiast wentylacji, dawniej w starych domach każdy pamięta, pod parapetem była taka kratka, co najmniej 20 15 cm na 10, czyli, czyli około 150-200 cm2, i to, było, to była wentylacja właśnie na dole, dlatego że butelek węgla, jak powiedziałem, jest cięższy od powietrza i w ten czas został wydmuchiwany. Teraz pod pretekstem walki z ociepleniem. Zamurowano te wszystkie kratki, natomiast wykonano tak zwaną wentylację wewnętrzną. Tylko, że różnica temperatur, która może powodować ruch powietrza, to jest co najmniej 10-15 metrów. A u nas co drugie mieszkanie jest podłączone do tego samego komina. Czyli jak sąsiadka na dole przypali sobie coś, to dwa piętra wyżej już my o tym wiemy. Na żadnym wieżowcu w Polsce nie ma 15-metrowego komina wentylacyjnego, który by usuwał te zanieczyszczenia. Mało tego. O fikcji całej walki ze smogiem świadczy jeszcze jedna rzecz. Wszystkie kominy wentylacyjne powinny być czyszczone, dlatego że tam się zbierają te wydzieliny, wszystkie grzyby i tak dalej. Jak ktoś chce sprawdzić, to wystarczy zobaczyć, jak po roku wyglądają sypy w takich mieszkaniach, w takich blokach. Ten sam system zanieczyszczenia jest w wentylacji. W takiej małej Danii, około 4 milionów mieszkańców, jest ponad 200 firm, które zajmują się czyszczeniem szybów wentylacyjnych. A w Polsce 40 milionowej, czy tam powiedzmy 38 milionowej, praktycznie kilka takich firm i nie mają zleceń. Jak to jest możliwe, że w szpitalach, w budynkach publicznych, w szkołach w ogóle się nie czyści szybów wentylacyjnych? Czyli nie chodzi o to, żeby było zdrowe społeczeństwo, tylko chodzi o to, jak oskubać społeczeństwo. Czyli ile mu bezkarnie pod pretekstem walki ze zdrowiem można z jego pensji jeszcze ukraść. Bo to jest kradzież, dlatego że nie ma to żadnego znaczenia dla zdrowia tych mieszkańców, bo więcej się trują tym siedzeniem w zanieczyszczonych dwutlenkiem węgla pomieszczeniach. W medycynie od wielu lat. Znane są fakty, że zawały mięśnia sercowego czy wylewy zdarzają się nad ranem, dlatego że w ten czas stężenie dwutlenku węgla jest największe w takiej sypialni. Mamy zanotowane dokładne przykłady, że po godzinie spania na takiej kanapie, pobliżu ust, jeżeli ktoś śpi twarzą do ściany, Wzrost stężenia dochodzi, przekracza 10 tysięcy ppm. -o. Mówię przekracza 10 tysięcy, bo nam się wyłącza miernik, bo mamy miernik tylko do 10 tysięcy ppm, bo to już jest wielkość toksyczna. Proszę zauważyć, że minister ochrony środowiska, minister zdrowia, czy główny inspektor sanitarny, sama nazwa sanitarny, czyli właśnie od wentylacji, w ogóle nie poruszają. Problemu, zajmują się śpiewaniem jakichś, yy, jak to tam się nazywa, yy, piosenek yy, 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 na YouTube, które mają zachęcić do szczepień, czyli do handlu. No to się powinno nazywać Ministerstwo Handlu, a nie główny inspektor sanitarny, bo sanitarny, czyli właśnie od zanieczyszczeń powietrza. Co wskazuje znowuż w walce ze smogiem, gdzie chodzi o sprzedaż i o handel. I teraz przechodzimy do sedna. Ta walka z handlem następuje na terenie, ani z handlem, tylko z smogiem, następuje na terenie, które dawniej nazywało się generalną Gubernią, czyli tym, co było księstwem warszawskim czy królestwem polskim. A według map, które 5 lat temu pokazywał, wydział jakiś tam, czy przecież CIA, wskazują, że to jest przyszła Polska. Czyli ktoś już myśli o tym, w jaki sposób tych mieszkańców tej kongresówki, czyli generalnej guberni, uzależnić kapitałowo od siebie. No bo jeżeli wszystkie ujęcia wody zostaną wykupione przez y, mieszkańców byłego Izraela, a mówię byłego, bo to nie kto inny, tylko pan Kissinger powiedział w 2000 chyba, y, 2010 roku, że w 2017-2018 roku Izrael przestaje istnieć, no to gdzieś tych mieszkańców trzeba przywieźć. Jednocześnie wiadomo, bo to też oficjalnie było podane na stronie, że w 2010 roku było 8,5 miliona mieszkańców w Izraelu, a obecnie ma być tylko 4,5 miliona w 2017. Czyli tą ilość trzeba gdzieś przesiedlić. Problemem jest woda, dlatego że w Izraelu nie ma wody. Nastawili się na odsalanie, a odsalanie wody pozbawiają istotnych pierwiastków, które powodują wzrost zawałów u mieszkańców. I to jest udowodnione przez właśnie naukowców z Izraela. Czyli innymi słowy, sytuacja jest taka: mają nastąpić zmiany granic, przesunięcia granic. Dawniejsza kongresowa ma być tą formą istnienia Polski. Natomiast już w tej chwili wszystkie ważniejsze powiedzmy, Rzeczy, czyli ogrzewanie i wody zostają wykupione przez kapitał zachodni. Ludzie zaczynają interesować się danym tematem, wtedy zgodnie z prawem Gebelsa, jeżeli jest jakakolwiek informacja powtarzana tysiąc razy, to uchodzi jak prawdę. za prawdę. I w tym momencie ludzie zaczynają szukać dodatkowych informacji na ten sam temat. i dziwnym trafem to są ym, okresy, dające się dokładnie, rozpoznać, czy umiejscowić w aspekcie politycznym. Czyli jeżeli jakaś partia dochodzi do władzy i chce na tym zarobić, to nagle pojawia się ten temat w internecie i w prasie. W związku z tym, że nie mamy polskich publikatorów, że wszystkie są 90 kilka procent jest właścicieli niemieckich, no to wiadomo, że za tym się kryje kapitał niemiecki, który chce w ten sposób dodatkowo zarobić za nic. Z pojęciem smogu Nagle wzrosła także kampania rozmaitego rodzaju instytucji medycznych, związanych z leczeniem rzekomego, rzekomych skutków i powikłań. Te powikłania nie występują na skutek istnienia smogu, bo to jest wysoko ponad 100 metrów nad poziomem Ziemi, ale występują z powodu zatruć. A te zatrucia są związane właśnie między innymi z brakiem wentylacji w mieszkaniach. Już w latach 20. naukowcy niemieccy określili, że przeciętna wymiana powietrza powinna wynosić 25 m3 na godzinę. Ale młode organizmy, czyli dzieci w szkołach, powinny mieć wymianę rzędu 40 m3 na godzinę. Ale dyrektorzy... Yy, Funkcjonariusze NSDAP, czy jakieś ważniejsze osobistości, powinny mieć wymianę rzędu 75 metrów sześciennych na godzinę. Proszę zauważyć, że w Polsce w żadnej instytucji nie ma rekuperatorów, które by zapewniały taką wymianę. W Polsce od lat 60. zamurowano wszystkie te krateczki pod pretekstem walki z ociepleniem. Czyli innymi słowy, Utratą ciepła przez budynki, w związku z tym, ty będziesz więcej płacił, to lepiej my ci to zamorujemy. Nikt, dosłownie nikt z naukowców z rzekomych instytucji wyższych nie zaprotestował przeciwko temu. Pamiętam w latach 70. Y, był taki w Gdańsku doktor Pucek, który walczył z dodawaniem żużli z pieców y, koksowni czy gazowni. Do cementu, do budowy mieszkań. Komitet wojewódzki, tu gdzieś inne instytucje tak go męczyły, że doktor zmarna zawał po jednym z przesłuchań w Komitecie Wojewódzkim. Sprawa była dość głośna. W latach 78-79 przyszedł stan wojenny i sprawę zamieciono pod dywan. Już potem żadna instytucja nie wróciła do tematu. Proszę zauważyć, że tym trucicielom włos głowy nie spadł. A tam badania wykazały, że w budynkach, w których dodawano te żużle pogazowe, dodawano fenol, ilość białaczek u dzieci, ilość nowotworu skóry drastycznie wzrastała. Takie prace publikowaliśmy jeszcze w latach 86-87 w Dolmedzie na konferencjach medycznych. Żadnemu z tych dyrektorów włos głowy nie spadł. Prokuratura w żadnym wypadku nie, w żadnym przypadku nie podjęła działań. Wszystkie zostały umorzone. Mało tego, nawet odszkodowań. Osoby, które ewidentnie można wiązać zachorowanie na białaczkę czy jakiś inny nowotwór z pobytem w takim mieszkaniu, nie otrzymują do dzisiaj odszkodowania. Z wyjątkiem, jeżeli sprawa dotyczy jakiegoś yy, prawnika. Był w Gdańsku taki przypadek, że jeden z sędziów zaskarżył właśnie e, swój stan zdrowia, zarządzał odszkodowania za uszkodzenie swojego stanu zdrowia w związku z pobytem w takich pomieszczeniach i w ciągu 6 miesięcy sprawa została załatwiona pozytywnie, otrzymał odszkodowanie. Natomiast kilkadziesiąt tysięcy w Polsce osób prywatnych, które próbowały w tych samych sądach takie sprawy poruszyć, zostały odprawione z kwitkiem. Jak zwykle w takich sprawach nakręcanych centralnie, przyczepia się do tego cała masa rozmaitego rodzaju cwaniaków, którzy chcą też zarobić. Podam przykład. W latach 90. na początku lat 90. wprowadzono w Polsce hasło dziury ozonowej i namawiano wszystkie matki, że dzieci muszą chodzić w specjalnych okularach, które nie przepuszczają promieniowania ultrafioletowego. Była to oczywista bzdura i każdy mógł to sprawdzić, że przez okno nikt się nie opali. Czyli promieniowanie ultrafioletowe przez zwykłe szkło nie jest w stanie przejść. Ale zwykłe okulary kosztowały 10 zł, a okulary specjalnym filtrem kosztowały 100 zł. No i oczywiście całe tabuny tych matek kupowały specjalny filtr dla dzieci, bo to miało poprawić ich zdrowie. Dokładnie to samo się dzieje obecnie. Pomimo, że jak powiedziałem, smog to jest coś, co się znajduje na wysokości powyżej 100 metrów, to większość miast wojewódzkich zakupuje urządzenia do monitoringu smogu. W Jaki sposób? Jeżeli to co oni mogą mierzyć to się znajduje na wysokości 10 czy 20 metrów, a nie na wysokości 100 metrów. Ale jest to doskonały sposób zarobku. Przy takich zakupach mniej więcej 10 do 30% nawet to są yy, nazwijmy to lobbying, dawniej to się nazywało łapówką. I w ten sposób miasta Duże wydają po kilkaset tysięcy pieniędzy podatnika na nikomu do niczego niepotrzebne urządzenia. Jeżeli, proszę zauważyć, jak jest skonstruowany system. Dawniej, bo czytałem takie raporty z lat 1520. Jeżeli Rada Miasta czy ktoś w Radzie Miasta zgłosił, że na przykład trzeba jakiś tam fragment murów czy jakąś bramę naprawić, bo jest zepsuta, to odpowiedni pracownik szedł do cechu rzemieślników, Pytał się, jaki jest koszt tej naprawy. wymienianą kwotę przedstawiano radnym na zebraniu. Jeżeli się zgodzili, to w następnym tygodniu, czy tam następnej niedzieli, po mszy świętej wystawiano przed ratuszem stoły, skrzynie i poszczególni mieszkańcy przychodzili wrzucając te pieniądze do skrzyni, a pisarze zanotowywali, jaka to jest wielkość. Skrzynię zamykano, jak uzupełniono do wartości kontraktu. Budowlaniec dostawał tam jedną trzecią, musiał naprawić ten mur. Jeżeli odbiór został przyjęty prawidłowo, to wypłacano mu resztę. Nie było żadnych aneksów, że, że coś się zepsuło i trzeba zwiększyć kwotę yy, do naprawy. A dzisiaj sytuacja jest zupełnie odwrotna. Najpierw nakłada się na mieszkańców podatek, a jak te pieniądze wpłyną do Rady Miasta czy do Urzędu, to oni się zastanawiają, jak to podzielić i ile tego można sobie wziąć. Przecież pierwszą rzeczą, którą wszyscy załatwiają na początku roku budżetowego, to jest wzrost wynagrodzenia radnych i urzędników z tych pieniędzy, które przymusowo mieszkańcy muszą płacić. Pierwszą informacją, którą mieszkańcy otrzymują z miasta, to jest właśnie na początku stycznia, pod koniec stycznia, jaki podatek muszą w jakiej wielkości do określonego y, terminu wpłacić. A co za ten, z tych co się z tymi pieniędzmi dzieje i na co one wpływają, a to już podatnika nie ma prawa obchodzić, bo od tego są starsi mądrzejsi.